Mam na imię Nadia. Robimy właśnie domki dla owadów. Dla pszczół, dla różnych takich chodzących. Robimy to z materiałów ekologicznych. Pan i pani nam pokazali, jak robić takie właśnie domki. Robimy to z słomy, drewienka i z materiału dekoracyjnego, którego będziemy kryć domek. Na dzisiejszych warsztatach, właściwie to już jest na samo zakończenie, robimy właśnie domki dla owadów i wszyscy uczestnicy naszych zajęć będą mogli te domki zabrać do siebie, postawić je na balkonie albo na działce, żeby owady miały schronienie, bo niestety w mieście już coraz jest z tym gorzej. Natomiast wcześniej mieliśmy okazję właśnie sadzić rośliny i były sadzone warzywa. Dosadzaliśmy jeszcze łąkę kwiatową, więc tam na pewno jak zakwitną kwiaty, będą miały owady swoje schronienie. A generalnie po prostu uczymy dzieci, jak dbać o przyrodę, jak się dobrze odżywiać i mieć z tego przy okazji radość. Tak, warzywa to zasadziliśmy kilka miesięcy temu. Dzisiaj zbieraliśmy i podczas pikniku były takie właśnie serwowane zdrowe przekąski przygotowane przez nas wespół właśnie z dziećmi. Dzień dobry, nazywam się Justyna Biernat, jestem prezesem Fundacji Pasażer Pamięci, która miała przyjemność w ten weekend prowadzić ekoprojekt. Otrzymaliśmy dofinansowanie z firmy Eneris w konkursie pomysłu chroniące środowisko i właśnie wokół pomysłów związanych ze środowiskiem, z naszym ekosystemem budowaliśmy wspólnie cały zielony weekend tutaj w ogrodach, które nazwaliśmy ogrodami Pisza. Pracownia naszej fundacji mieści się przy ulicy Barlickiego, dawnej ulicy Świętej Tepli, tuż obok dawnej posiadłości Maurycego Pisza, stąd nazwaliśmy projekt ogrodami Pisza. Przez weekend, w tę sobotę i w tę niedzielę, budowaliśmy wspólnie budki dla owadów, sialiśmy warzywa, tworzyliśmy kląb kwiatowy. Wszystko to, żeby przyjrzeć się naszej architekturze miasta, która jest z jednej strony mocno industrialna, czyli przemysłowa, a z drugiej strony jest bardzo zielona, ponieważ Tomaszów Mazowiecki to jest miasto w samym centrum lasu. Projekt Fundacji Pasażer Pamięci Ogrody Pisza był kierowany do wszystkich grup wiekowych. Przede wszystkim cieszył się on największą popularnością wśród dzieci. To właśnie dzieci były gospodarzami naszych zielonych terenów, to one gospodarowały klombem kwiatowym, one właśnie teraz jeszcze kończą budować budki kwiatowe. Przychodziły ze swoimi babciami, dziadkami, rodzeństwem, rodzicami, także projekt był międzypokoleniowy, został zakończony wspólnym rodzinnym piknikiem z wykorzystaniem właśnie warzyw z ogrodów i zdrowych ciast, więc cały czas jeszcze się edukujemy, nawet wspólnie posiłkując. Tutaj mamy takie kawałeczki kory brzozowej i za chwileczkę napiszemy życzenia dla natury. Czego naturze życzymy? Czego można życzyć naturze? Żeby rosło dużo roślin, żeby nikt nie śmiecił, żeby nie było zanieczyszczeń, prawda? Żeby najdłużej przetrwała, tak. Żeby ludzie byli życzliwszy dla natury. Życzliwych ludzi, tak. Teraz się dużo mówi właśnie o wycinaniu różnych właśnie starych lasów. Gdzieś tam ludzie wycinają drzewa, uważają, że są niepotrzebne, bo boją się, że liście będą spadać im na działkę. Nie rozumieją z tego, że wszystko... To jest noc. A jak śmiecą w lasach? Albo śmiecą, tak. Znaczy, prosimy tutaj, piszemy takie długie, piękne listy. Mamy włóczkę, mamy sznureczki. Zawieszamy tutaj na okolicznych wszystkich drzewach takie właśnie piękne życzenia dla natury. Żeby tutaj... Straszak, może tak, jak chcecie. Tu, z jednej, z drugiej strony. O, ta taka wysoko powiesiła. W czasie wczorajszych warsztatów, które poświęcone były ogrodom fabrykantów, z dziećmi najpierw
przeprowadziliśmy ekoprelekcję, czyli taką pogadankę na temat tego, do czego człowiekowi służą ogrody, co w tych ogrodach można robić, co w nich sadzić, jaka jest historia ogrodów, kiedy pojawiły się pierwsze ogrody i dlaczego człowiek te ogrody ciągle zakłada i pielęgnuje. A następnie to na tym terenie, na terenie dawnych właśnie, na, terenie należą, na terenach należących do Pisza, staraliśmy się, no może nie zrekonstruować, ale przygotować, zaprojektować i wykonać klomp. Klomp kwiatowy, który będzie swoim pięknem ozdabiał tutaj ten teren. Dzieci właśnie wykonały projekty, potem z trzech projektów przedyskutowaliśmy jeden. Były różne koncepcje, były ogrody, które miały formę geometryczną, były ogrody bardziej romantyczne, kaskadowe, ale czasami również chaotyczne, jak to dzieci. No i potem wybraliśmy projekt, ogród już, rośliny w tym ogrodzie już zostały zasadzone. No na razie wygląda on jak to nowo stworzony ogród, jeszcze niezbyt okazale, ale w miarę rozrastania się roślin mamy nadzieję, że stworzy piękny kwiatowy dywan. No, nasze spotkanie, przynajmniej taka część oficjalna, dobiega końca. Oczywiście tutaj zapraszamy jeszcze do stołów, tam jeszcze są ciasta, jeszcze są niektóre właśnie nasze tutaj elementy poczęstunku, ale ponieważ część osób już gdzieś tutaj odjeżdża, to chcielibyśmy jeszcze raz po pierwsze podziękować za wspólną pracę, podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że powstał nasz klomp kwiatowy, że zasiane są warzywa i zioła w naszych skrzynkach, że mogliśmy dowiedzieć się czegoś tutaj o tym miejscu, to w ogóle też o historii tych właśnie fabrycznych części naszego miasta. Chcieliśmy również podziękować firmie Eneris za to, że no, mogliśmy skorzystać właśnie z ich grantu. No i dzięki temu mogliśmy spędzić te dwa dni tutaj w tym ogrodzie. Dziękujemy również pani Katarzynie Fili za to, że mogliśmy w tych ogrodach gościć. No i na zakończenie tutaj, żeby nikt z gołymi rękami z naszego ogrodu nie wyszedł, żeby również cząstkę tych ogrodów zabrał ze sobą, mamy tutaj przygotowane różne rodzaje mięty. Nie wiem, czy to są gatunki mięty, czy są to po prostu odmiany. Mają wspaniałe nazwy, które mogą sugerować pewnie zapach albo smak. Mamy mięty marokańskie, jagodowe, jabłkowe, czekoladowe. A czym się różnią od siebie, to już zostawiam Państwu. No i teraz za chwileczkę po prostu rozdamy tutaj te właśnie mięty. Są jeszcze nasiona, które mam nadzieję jeszcze może w tym roku trafią gdzieś do Państwa ogródków, czy też skrzynek na balkonach. Czy jeszcze jest noc? Ale to ja tylko chciałam Wam podziękować w imieniu Fundacji Pasażer Pamięci. Pamiętajcie, że jesteśmy i że zawsze jesteście zaproszeni. Jutro zaczynamy kolejny projekt, też historyczny, ale tym razem nie będziemy już mówić o historii miasta, albo może o nie tyle o globalnie, ile lokalnie jeszcze bardziej, ponieważ będziemy mówić o mikrohistoriach, o naszych opowieściach domowych, o naszych zdjęciach, o naszych pocztówkach. Będziemy robić spektakl na podstawie archiwów rodzinnych. Także 12 sierpnia, mam nadzieję, spotkamy się tutaj znowu, słuchać kolejnych opowieści, ale nieco może bardziej prywatnych. Jeżeli ktoś z Was czuje, że nie chce się rozstawać ze starym Tomaszowem, że jeszcze chciałby powędrować starymi uliczkami przedwojennymi, to ma czas do jutra, maksymalnie do wtorku, jeszcze usiąść i napisać choćby stroniczkę jakiejś twórczej pracy na temat dawnego Tomaszowa i dorożki tomaszowskiego. Mamy jeszcze konkurs literacki. Tyle. Dzięki wielkie naszym prowadzącym Oli, Monice, Marcinowi, chodźcie. I pomóżcie w rozdaniu tych mięt. I dzięki Wam, słuchajcie. Jesteście takimi wspaniałymi ekologami. Teraz poprosimy. Może najmłodszych, tak? Zacznijmy od najmłodszych. Porośniki, które opiekujcie się oczywiście nimi w domach. Pięknie pachną. Musicie powąchać od razu. Proszę. Można wysadzić na działce, bo można to ci to jeszcze zapraszamy. To jeszcze nie ma. To jeszcze to jest Jimmy.
A ładnie pachnie. Zimni, bo za chwilę jeszcze. Bo za chwilę już mięty zabraknie. Tak, właśnie. To jeszcze. Grejpfruta. Jaką masz, Justyna? Grejpfruta. To Zimni musi wybrać jakąś inną. Jagodowa. Jeszcze jabłkową masz. Zimni, weź jagodową. Jabłkową. Od pani. Nie, jagodową weź. Zimni, czekoladową. Mam nadzieję, że dzięki tym roślinkom poczujecie miętę do historii.